Dzień dobry, wieczór, witam was ponownie w Chrome. I będziemy kontynuować zabawę w taki sposób, że będziemy tutaj przemierzać kilometry kwadratowe, aby uratować Nicole Parker. Mieliśmy jakieś jeszcze poboczne zadanie, ale nie wiem, czy uda nam się go wykonać, nie wiem, czy w ogóle w tą stronę ja mam iść, czy nie. W każdym razie, podobno zmierza do nas jakiś opancerzony składzik z ludźmi. Mam nadzieję, że będzie dało się ich się ściągnąć z daleka. Nie będziemy musieli się z nimi bawić w inny sposób. Ale Orny to coś nam wykryje. Na razie czysto. O, ten jeden na forma roślinności na tych terenach. Czy dam radę wyjść tutaj na górę? Chyba będzie ciężko, moi drodzy. Ostatnio mam jakieś problemy z internetem. Nie wiem dlaczego. Nie mogę sobie spokojnie, rekreacyjnie. O, jest tam ktoś już. Grać w CS-a. To. Które to było? Szóstka. Nie widzę jeszcze nikogo. Co mnie dość irytuje, bo nie dość, że komputer mi świruje. No, dysk twardy, mój główny. Już po prostu zaczęły, że jest tak na tyle zużyty, że zaczyna świrować. Nie dość, że co jakiś czas... Okej, muzyka się załączyła. Nie dość, że co jakiś czas nie chcę po prostu odpalić mi systemu, tak jak trzeba. To jeszcze zaczął po prostu... Chyba, myślę, że to jest wina dysku, świrować w takim względzie, że ogólnie cały system wolniej chodzi i raczej to nie jest spowodowane pamięcią. Bo myślę, że 8 giga RAM wystarcza na to, co mam tutaj. Na przeglądanie stron internetowych, goddammit. Okej, tu jest tak jeden koleś, tu jest drugi. Jest tu ktoś jeszcze? Nie widzę, dobra. To panów ściągniemy z siódemki. Okej. Chyba snajperka to jest jeden najlepszy pomysł. Tam ktoś jeszcze jest? Czy mi się wydaje, czy to jest krzak? Nie, to jest krzak. Czyżby tam był ktoś, czy to jest pojazd? Bo nie jestem pewien teraz. To jest... Aha, to są dwa pojazdy, dobrze. Jak dwa pojazdy, to dobrze. To nie ma żadnego znaczenia. Tak, i właśnie... I właśnie nie dość tego, czyli na przykład jak gram też w CS-a, to powiedzmy, opowiadam o CS-ie grając w Chrome. O, mają tutaj dość masywne bronie, także nie wiem, czy to będzie takie łatwe. Okej, może zrobimy quick save na sam początek. Nie jestem pewien w ogóle, w którą stronę mam się udać. Dobrze by było wiedzieć, żeby goście zachodzić od tyłu. Oni prawdopodobnie będą gdzieś w centrum, a wokół wyspa będzie, że tak powiem, okupowana przez wielu. To mi się wydaje. Nie dostrzegam nic tej perspektywy, a sami wiecie dobrze, że ciężko jest patrzeć, bo... O! Dostałem. Nie wiem od kogo. Znaczy pojazd dostał mnie. Okej. Koresi mają aima. Udało mi się wreszcie namierzyć sygnał z lokalizatora wraku. Przesyłam ci koordynaty. No to w porę. Ja już mam na sobie pułk komandosów. To mnie tylko wkurza, że nie można normalnie się gdzieś wjechać, tylko to jest... O, tutaj są. Dokładnie, no wprost nie. Dobra, wysiądźmy. Zobaczmy, gdzie te patałachy są. Okej, tam jest ktoś. Holy shit, prawie nic tu nie widać. Dobra, koleś poległ. No, snajperka nie działa na ich... że tak powiem jednorazowo, tak jak sobie mógłbym to wymarzyć. No ale trudno.
Boję się, że jak będzie po prostu jakiś boss fight, to nie ogarnę kolejny raz. Znaczy, no ostatnio sobie poradziliśmy, bo mieliśmy tą epicką broń. No i oczywiście... Dobra, wiecie co, przemierzymy ten kawałek z buta. Myślę, że to będzie dobry pomysł. I zastanawiam się, czy jakbyśmy chodzili tutaj na nogach albo poczekali przez ten czas, to też by nasza towarzyszka nam... Hello! Wybacz, ale nie widzę nic kompletnie. Czy ktoś do nas strzela? O. Czyżbyś ty do nas strzelał? Nie wiem teraz, gdzie jesteś, panoczku. Tu? Dobra, ty nie żyjesz. Ale nie jesteś jedynym, który tu gdzieś kroczy. Okej, ty chyba jesteś martwy już, tylko mam nadzieję. I tu jeszcze jest pan. Dostał raz. Dostał drugi raz. Okej. Wow, panowie, spokojnie. Dobra, ty już nie powinieneś... Shit. Ach, muszę się schować. To są porąby. Nie są zbyt silni. Miałem tylko dwa te, nie? Shit. Nie wiem, czy to mi się nie przyda nam później. Zrobimy na razie quick save'a. Mam nadzieję, że się uda. Okej. I stąd powinienem mieć dobre... Tam są, dobra, puf. Chodź tu. Dobra, ten już nie żyje. Tutaj jest ktoś bliżej, widziałem. A, witam. Też dobranoc. Holy shit. Panie. Nie żyjesz pan jeszcze? O. Wreszcie. A reszty nie widzę. Fuck. To nie będzie takie proste. Się wszystkim wydaje. Dobra. Kurczę, kupa tu ich jest masa. Mam nadzieję, że zgarnąłem sobą, że tak powiem... gdzieś pan jest. Chciałbym pana... Okej. Mam nadzieję, że pan dostał. Nie wiem, gdzie pan jest teraz. Tam gdzieś. Nic tu nie widać, moi drodzy, kompletnie. Okej, teraz jest na wprost nas. Ale chyba go nie wymierzę stąd. No. Dobra. Quick save. Większość z nich została zneutralizowana. Nie mam pojęcia, gdzie są trupy przez to. I dlatego nie będę miał znowu apteczek. A to jest sprawa, która... jest bardzo słaba. Apteczki to podstawa. No i jak sami widzicie, ten teren nie daje tutaj nam pola do popisu o tyle, że nic tu nie widać, a oni nas widzą oczywiście. Holy shit. No właśnie. Perfekcyjnie. Hello. Zapomniałem chodzić z tym ustrojstwem. Tam ktoś jest. Też go nie mogę dojrzeć. O, jest to koleś. Tylko, że on ma shotguna.
poległ. I hope. Dobra, wiecie co? Chodźmy do jego zwłok. Może będziemy jakieś apteki. Miał jedną apteczkę. I teraz tak, musimy się udać tam. Tutaj, no, tutaj gdzieś jest ich obóz. Jest ich tutaj wpierony, moi drodzy. O, i... Jakiś pan tu też jest. O, dzień dobry. Czy pan dostał? Dobranoc. O. Dobra, i tam też ktoś jest. No nie wiem, czy to czasem nie jest z tego obozu już. O, tutaj ktoś do nas chyba biegnie. No właśnie. Siódemeczka. Ale oni mają cela. Sweet Jesus. Zginąłeś? A, dopiero teraz pierwszy raz dostałeś, co? Świetnie. Patrzcie, już nas doszedł. Patałach. Okej. Ach, gdyby nie to slow-mo, co ja bym zrobił? Tam jeszcze ktoś jest? A, jest tam. Stoi but. Dobranoc. I tam też. Poległeś? Mam taką nadzieję. Holy. Dobra, uciekamy. Mam nadzieję, że oni się nie spawnią co chwila i że jest... I że człowiek taki normalny jest w stanie ich ściągnąć. To nie działa na takiej odległości, co? On powinien być gdzieś przed nami. Jest. Shit. Dobra, nie żyje. Boję się, że tu jest ich więcej. Że ten, co go zaatakowaliśmy wtedy, to już przybiegł. A on oczywiście nie ma apteki. Tam jest jeszcze ktoś. Chodźesz tu. Czuję się normalnie jak w Crysisie. Bez kitu. Tyle tutaj jest tych Space Force'ów. I oni są kurczę tak silni jak... Jak nie jeden po prostu żołnierz. Znaczy boss, z którym mieliśmy walczyć. Aj Boże, ja oczywiście ciał nie znajdę nigdy. Żeby się z nimi... O, to już po mnie niestety, trójkę chociaż włączę. Holy shit. Widziałem. Spróbujemy tego chociaż użyć na chwilę. Żeby nas nie zdjęli tak od razu. Tu jest ich za dużo, moi drodzy, Boże. Ja nie wiem nawet, gdzie mamy quick save'a ostatniego. Dobra. Ciebie wyłączę. Nie teraz, Logan. Dobra. Potrzebuję nagminnie apteczki. W
Oni nie mają pojęcia, gdzie my jesteśmy, a my jesteśmy gdzieś w ogóle oddaleni od tego obozu o wieki kilometrów kwadratowych. Hello, is it me you're looking for? Gdzie ty jesteś? Patrzcie, on kurwa nas widzi. No to jest po prostu jakieś jaja są. On się na nas centralnie patrzył i biegł. Właśnie o to mi chodzi. Dobra, to mamy na full hubsie. I mamy iść tam. To idziemy tam. Będziemy ściągać ludzi, którzy będą tam nam przeszkadzać. Kurczę, pada deszcz i tak dalej. Powinniśmy mieć chociaż troszeczkę mniejszy stopień wykrycia. No ja wiem, że na tym polega poziom trudności. I a propos, przechodzę to w ogóle pierwszy raz, tak żeby nie było. Ja wiem, że powinien być tutaj to już na 100%, nie to, że mi się coś przypomni, tylko na pewno. Bo nie, na pewno nie przyszedłem wtedy, tak byłem mniejszy tam tego bossa, tej laski, co latała. Okej. Chyba to będzie dobry motyw, żeby kolejny raz zapisać. My jesteśmy troszkę bliżej. Wybaczcie na sekundę, bo jestem. Nie pamiętam, o czym mówiłem. Przeszkodził mi telefon. Telefon mi przeszkodził. Taki gegatek z niego. Gdzie ta mapa? Tu. Oni ją tam w ogóle pochwycili? A nie, oni jej szukają. I nie dostali sygnału? Ja powinienem mieć chyba to ich rozmowy. Co nie? Przechwycone. Bez kitu. Co teraz tak pusto? Nie wiem dlaczego, ale przypomina mi się Crysis w jakimś stopniu. Jestem coraz bliżej. Hello! Is it me looking for? Hello? Checkpoint? Nie checkpoint? Kelly? Chyba się spóźniłem. Znalazłem wrak, ale nie ma ani śladu pani Parker. Trudno. Bywa i tak. Przejrzyj dobrze skany, może coś zauważysz. Postaraj się. Cholera, zawsze się staram. Gdybyś się tak nie grzebał, to byś zdążył. I na przyszłość, daruj sobie te teksty w stylu postaraj się. Dotarło? Cicho. Sz. Matka do zielonego, matka do zielonego. Czy mnie słyszysz? To ważne. Zielony do matki. Mam kuriera i przesyłkę. Jedziemy w stronę kopalni. Będziemy na miejscu za 10 minut. Będziemy czekać na transport. Tu matka. Mamy tu intruzów. Grupa czerwona i niebieska nie odpowiadają. Przyczajcie się w kopalni, biali już tam są. Transport przyleci po was najwcześniej za jakieś 2 godziny. Zielony? Zrozumiałem. Chyba wiem, co to za kopalnia. Widzę ją na skanach. Prześlij mi współrzędne. Mamy mało czasu. Ciąg dalszy nastąpi. Tylko 2 godziny. Nie poznajesz mnie, ty partaczu? Raczej, ty partaczu? Kontynuując poszukiwanie Nicole Parker i posiadanego przez nią nośnika z danymi zawierającymi dowody obciążające Zetrox, musisz przeszukać opuszczoną kopalnię przekształconą w bazę porywaczy. Cel główny, odnaleźć i uwolnić Nicole Parker. Cel dodatkowy, odzyskać nośnik z danymi Zetroxu. Tak, moi drodzy. Moi ściewy. Przygotujcie się, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie zawierał tyle. Dziękuję bardzo, że jesteście razem ze mną. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Chrome. Po prawej masz małe lądowisko i kilka magazynów. Sprawdź je. Dzięki za oglądanie. Pa, pa.